ruch Stanisław Sternak do Ochotniczej Straży Pożarnej wstąpił w 1972 roku. W latach 1978-2005, pełniąc funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścicach, poprzez właściwe kierowanie i nadzór nad podległymi przyczynił się do znaczącej poprawy jakości pracy jednostki. Od 2006 roku pełni funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścicach. Posiadaną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej potrafi z dobrym skutkiem przekazywać młodszym kolegom. Całym naszym motorem, nazwijmy to, napędzającym nas jest pan Stanisław. On się udziela, on, jak to się mówi, wygonią go drzwiami, wejdzie oknem i załatwia cały sprzęt, wszystko załatwiał pan Stanisław. On nas motywuje do działania. Komendant udziela się tutaj najbardziej. No, w zasadzie to dzięki niemu to wszystko powstało, odnowiło się, bo przecież było. I on motywuje tutaj wszystkich i najbardziej się udziela ze wszystkich tutaj druhów. Druh Tomasz Sternak, kierowca. Druh Patek Mateusz, naczelnik. Druh Michał Ciapciak. Druh Łukasz Gramowski. Druh Łukasz Wojciechowski. Stanisław Sternak darzony jest dużym autorytetem wśród innych druhów, zawsze gotowy do podjęcia nowych zadań. Jako przełożony wyróżnia się zaangażowaniem, dyspozycyjnością i inicjatywą w realizacji zadań służbowych. Potrafi wykorzystać posiadane predyspozycje kierownicze. Znakomicie przyczynia się do promocji chwalebnej idei Ochotniczej Straży Pożarnej. Ochotnicza Straż Pożarna w Ruścicach powstała w 1926 roku. Do Ochotniczej Straży wstąpiłem mając 15 lat. Od 1980 roku i zostałem zastępcą naczelnika. W 2006 roku zostałem prezesem. Dzięki mieszkańcom Chruścic w 2010 roku powstał ten obiekt, który na modernizację tego obiektu dała wieś, pieniążki. W 2011 roku został zakupiony samochód ciężki Mercedes nowy za 720 tysięcy. W 2015 roku został wymieniony nowy samochód ratownictwa drogowego z gazeli, bo była gazela, na renówkę w 2015 roku. Mamy jeszcze samochód osobowy Skodę, mamy pompę wysokiej wydajności i mamy ponton. Druh Stanisław Sternak od wielu lat angażuje się w działalność społeczną w samorządzie. Jest człowiekiem o niepodważalnym autorytecie społeczności gminy Pińczów. W latach 2014-2018 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Pińczowie. W tym czasie przyczynił się do wyremontowania dróg gminnych w Szarpkowie i Chruścicach. Dzięki staraniom drucha Stanisława Sternaka powstała młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP w Chruścicach, licząca 12 członków. Za całokształt działalności organizacyjno-samorządowej druh Stanisław Sternak został odznaczony przez starostę powiatu pińczowskiego odznaką za zasługi dla powiatu pińczowskiego. Za działalność strażacką został odznaczony złotym znakiem Związku OSP Rzeczypospolitej nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaką wzorowy strażak oraz złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Druh Stanisław Sternak jest jednym z najbardziej ofiarnych i zasłużonych strażaków OSP w Ruścicach i filarem życia społecznego tego regionu.